Polacy, białe koszulki. Stadion dziesięciolecia. Pierwsza bramka dla Francji w 13 minucie. Z entuzjazmem powitała widownia wyrównanie, a już w następnej minucie następnego dla nas gola. Tak wyglądała bramka nieuznana przez sędziego. Po błędzie obrony polskiej w 35 minucie Dinalio zdobywa prowadzenie dla Francji. Na trybunach bojowe hasła. Niestety orły nie rozwinęły skrzydeł. Akcjom polskim, bardzo obiecującym w pierwszej połowie, brakło wykończenia, szybkości decyzji, no i celnych strzałów. O właśnie, już nas mają. Z niespodziewanych, błyskawicznych wypadów Francuzi zdobyli dwie dalsze bramki. Polska drużyna odpadła z Mistrzostw Europy. Nie pomogą gesty desperacji. Trzeba lepiej grać.